Emocjonalne pożegnanie braci strażaków, Dawida i Kacpra, żaden z nich nie miał nawet 30 lat. Gdy z kościoła wynoszono ich trumny, zerwał się bardzo silny wiatr, a z oczu żałobników popłynęły łzy. Bracia byli strażakami ochotnikami. W niezwykle poruszający sposób pożegnali ich przyjaciele z jednostki. Utworzyli kondukt z samochodów gaśniczych, a gdy trumny składano do grobu, rozległ się przejmujący dźwięk syren alarmowych. Wtedy już nikt nie mógł powstrzymać płaczu. Podczas mszy żałobnej ksiądz tak opisywał jedynego z braci. Potrafił spać już w skarpetkach z przygotowanymi ubraniami awaryjnymi, by w razie alarmu być jednym z pierwszych do pomocy. Mogiłę braci przykryło morze kwiatów. Dawid zostawił żonę i osierocił dwoje malutkich dzieci, córeczkę Maję i synka Nikodema. Kacper zostawił narzeczoną, z którą wkrótce miał się pobrać.